Musiałaś się wtrącać? Po tym, jak Eryk dowiedział się o zdradzie Kai, przyjaciółki są pewne, że ze sobą zerwali, a Kaja jak najszybciej wyprowadzi się z mieszkania. No to najwyżej się z tobą zrzucę. Ważne, że jej tutaj już nie będzie. Oj, Mela, mam nadzieję, że my szybko kogoś znajdziemy. Jasne, jasne, pewnie. To zrobi nam coś do picia. Dobra. Cześć, dziewczyny. Cześć. Mela, chciałbym z tobą pogadać. To ja was zostawię. Chodź na chwilę. Co jest grane? No, pogodziłem się z Kają. Jak to pogodziłeś? Przecież ona cię zdradziła. No wiem, ale wytłumaczyła mi wszystko, a ja jej wybaczyłem. Ale jak to ci wytłumaczyła? To nie ma czego tłumaczyć. No, obiecała, że już więcej tego nie zrobi, ale nie o tym bym chciał rozmawiać. O czym? Proszę cię, nie wtrącaj się między nas, okej? Okay? Masz swoje życie, to zajmij się nim, a nas zostaw w spokoju. Kocham Kaję i chcę z nią być, rozumiesz? Ereczku, idziemy? Jasne. Mela już nie nagra pewnie dzisiaj żadnego vloga, bo pewnie jest jej głupio po tym, jak Eryk ją ustawił i zabronił jej się wtrącać w jego życie prywatne. Dlatego nagrywam to dla wszystkich dobrych duszków, takich jak Mela. Pamiętajcie, czasami warto odpuścić ratowanie świata, by pozwolić ludziom na popełnianie błędów. Bo błędy są potrzebne. Jak inaczej mamy się nauczyć, co jest dobre? Dlatego moja rada na dzisiaj. Nie wtrącajmy się w życie innych.